Myślę, że rzeczywiście koszty w szpitalach rosną cały czas, natomiast procedury, wycena procedur niestety nie rośnie. Można powiedzieć nawet, że te wyceny są coraz bardziej oszczędne. Więc jest tu pewien dysonans, zwłaszcza patrząc na to, że koszty szpitala w zakresie kosztów pracy sięgają dzisiaj powyżej 50%, że outsourcing, w którym jest ukryty również koszt pracy, to następne 10% albo więcej. Więc w rezultacie myślę, że państwo powinno przemyśleć jakoś wycenę procedur, bo jakby mamy tu dwa przeciwstawne procesy. Z jednej strony podwyższanie kosztów pracy, które się dzieją poprzez podwyższanie płacy średniej, płacy minimalnej, również oskładkowania umów, czyli droższy outsourcing. I to źródło finansowania musi być przez państwo ustalone tak, żeby ono było skuteczne. Nie można w nieskończoność optymalizować szpitali, bo one są zarządzane dzisiaj dobrze, tyle że obiektywnie pojawiają się coraz wyższe koszty i one powinny mieć odzwierciedlenie w procedurze, w wycenie procedury. Na pewno jest pytanie, czy państwo w jakiś sposób wesprze budżety szpitali, ponieważ jak wiemy, tu będą dużo wyższe koszty i odpowiedź na razie państwa, rządu jest taka, że są na to środki. Natomiast oczywiście chcielibyśmy wiedzieć, jak będzie finansowana ta służba zdrowia, skąd wezmą się te pieniądze, ponieważ bez tych pieniędzy nie będzie możliwości zatrudniania pracowników w tym sektorze. I tu jest to obiektywna prawda. Wobec tego te pieniądze muszą się znaleźć i moim zdaniem jak najszybciej trzeba sobie udzielić odpowiedzi, żeby szpitale mogły do tej podwyżki podejść. Pani minister rodziny ostatnio podniosła temat, że płaca minimalna nie jest problemem dla sektora publicznego, ponieważ tam nie występuje problem płacy minimalnej. Więc dzisiaj podwyższanie kosztów pracy przez waloryzację w segmencie outsourcingu jest nadal bardzo dobrą informacją jeszcze dla szpitali, bo gdyby nie outsourcing, byłyby wyższe, oczywiście praca byłaby mniej specjalizowana, jakość tego wszystkiego byłaby niższa.